Piłka wybita jeszcze Lisiewski przed polem karnym, główką starał się z powrotem rzucić piłkę w pole karne, był spalony. Gwizdek arbitra, piłka dla Kalisika przez rywala, uwaga, Kalisi teraz w polu karnym i w ostatniej chwili dobra interwencja Roberta Bernatka. Przypomnijmy, że kapitanem Kalisy Łukasz Wiącek, wciąż goście, przerzut z piłki na prawą stronę boiska, techniczny błąd. Na razie nie ma żadnego spięcia pod bramką Miśtala, Markowski. Daryl odszukał sprytu swojego rywala. Teraz szansa przed Kamiczanką Mikołajczak. Nieco za lekko do Fejciuka Szkoda, aby zagrała mocniej przed doskonałą szansę. Stanąłby Fejciuk teraz trochę w przypadku, starał się strzelać. Fejciuka i Mikołajczaka. Dużo lepiej mogli Harun, teraz Wysiewski. Wysiewski, prostopadny do Ferugi, nie ma spalonego, Feruga ma sprowadzonego miejsca, Feruga! Mikołajczak! Niestety Mikołajczak, który starał się lekko przyjęciem piłki, zmienił rzutka. Za Piszczek, daleki wyrzut piłki. Mikołajczak przegrał to jednego główkowy, Piszczek z kolei podczas podobnego pojedynku faulowa rywala. Nie mamy Mikołajczaka, Mikołajczak, ostry kąt, nie decyduje się na strzał. Mikołajczak wycofuje piłkę do Abramowicza, dośrodkowanie z pierwszej piłki za wysokie, ale piłka mało brakowało, wpadłaby za kołnierz Marcina Żółtka, który musiał interweniować. I teraz mają bardzo dobrą okazję, atakują trójką piłkarzy, piłkarzy Kołnierczanki, ładnie dośrodkowanie. I piłka wychodzi poza boisko, a dla Kalisi Kalisz na połowie Kaliszan. Nie Piszczek. Okazuje się, że podaje na Feciuch. Piszczek nie decyduje się jednak zagrać mu piłki. Podaje do Mikołajczaka. Mikołajczak przy piłce się utrzymuje. Dobrze zrobił to Mikołajczak. Mikołajczak wpada w pole karne. Powstrzymany ślizgiem. Jest jeszcze przy piłce. Oddaje ją Piszczkowi. Piszczek zwód. Piszczek! Boczna siatka. Mógł jeszcze grać do środka. Był tam Feruga. Feruga ma teraz lepsze. Ma teraz lepsze. Dymkowski, dośrodkowanie Klofika, groźnie bita piłka, są ustawieni gracze Chojniczanki, ale wciąż Kalisja, Mokwa, Bednarek, Klofik nie zabrał się z piłką, Rysiewski nerwowo, Paczkowski do boku, Kalisja cały czas w natarciu, Gawlik ze zwodem do środka, trafia w Jankowskiego, Jankowski, ale jeszcze gdzieś Gawlik włoży, rzuca do Rysiewskiego, Mikołajczak, podanie do Ferugi, Feruga, gol! Piłka wpada do siatki! Mikołajczak tempo zagrał do Ferugi, ten wykorzystał podanie teraz, cieszą się piłkarze. Tak jak w Turku w tej samej minucie strzelamy bramkę i otwieramy wynik tego spotkania. Biegnie w kierunku bramki Mikołajczak, jest teraz przy linii bocznej. Mikołajczak, gracze Kalisji przy linii. Mikołajczak do środkowania, chciałby tylko nic
23 minucie Daniel Feluga. Już w polu karnym jeszcze więcej piłkarzy w żółto-czerwonych koszulkach. Dośrodkowanie tak chwaliłem Ekwiefiko, ale było to złe dośrodkowanie. Za krótkie przeciął je Markowski. Mieszanka jednak piłki nie odzyskała. Teraz będzie okazja, błąd techniczny Ciesielskiego. No i znów niecelnie Abramowicz. No, też Piszczek na prawą stronę boiska, Piszczek schodzi do środka, oddaje Rysiewskiemu, Rysiewski do Feciuka, Feciuk i out do Polniczanki. Kalisja będzie strzała z dystansu, no na nasze szczęście strzały Kalisji pozostawiają jak na razie dużo do życzeń, a teraz bardzo mocno uderza Patryk Klop. Nie ma ta stopa efektu, a teraz wyjdzie Józef Jak. No zobaczymy, co wyjdzie. Sławomir Majek, teraz Garuk, Garuk, dośrodkowanie, Feluga, Feluga, dobrze przyjmuje, piłka na bramę! Piłkarz meczu jak na razie to zdecydowanie Daniel Feluga. 35 minuta, prowadzimy już 2-0. Gracz ofensywny, uwaga, bo jednak atakuje Kalisja. Mokwa, Mokwa w walce z Piszczkiem, Mokwa dośrodkowanie, Liszta wychodzi z bramki, łapie piłkę, mimo że słońce świeciło mu prosto w oczy, nie pomylił się i kontratak Polniczanki. Jesteśmy tym razem po lewej stronie boiska, Abramowicz, Abramowicz, dośrodkowanie, Feciu, Feciu był na spalonym. Kończy się powoli ta doliczona minuta. W tym momencie sędzia jak jest na poraz ostatni. Proszę Państwa, dziękuję za te zasłużone oklaski dla piłkarzy Polniczanki, którzy skoczą do szatni z niepunktowym prowadzeniem. Jak na razie bohaterem meczem Daniel Feluga, który strzelał dwa razy w 23 minucie, a później je poprawił w 35 minucie i w związku z tym Polniczanka w Polnice prowadziła przerwę z Kalisem Kalisz 2-0. Ale to był lepszy niż miał miejsce w pierwszej części. Rozpoczynamy drugą połowę. Poradził sobie w ładny sposób Mokwa, Mokwa. Mokwa, dośrodkowanie, Misztal piąstkuje, ale nie ryzykował łapania piłki Rafał Misztal i dobrze, bo jeszcze zdążył dopaść do piłki Ciesielski, na swoje miejsce Ciesielski, ale dobry, bardzo dobry wręcz powrót Jankowskiego, który przerwał atak Kalisji, brawa, otrzymuje Jankowski. Otrzymał piłkę w boisku. Ciesielski w kierunku Tabaczyńskiego wychodzi z bramki Miszta i bardzo dobra interwencja była byłego gracza Trzostrowiecka, Świętokrzyzna Mokwa. Nowak. Znowu Mokwa, jesteśmy przy linii bocznej. Mokwa będzie dośrodkowywał, dośrodkowanie Mokwy. Miszta również stara się grać nerwowo, teraz odzyskanie piłki jest Jankowski. Jankowski, podanie w kierunku Ferugi, ponownie Jankowski. Nie decyduje się na strzał. Chociaż był taki moment, przebądź troszkę Błażej Jankowski. Lisi jest w obrębie obrony. Ładnie teraz Garuk, przebieg z piłką, kilkadziesiąt metrów. Garuk sam zdecydował się na strzał, bo to był jeszcze fal Gawnika. Teraz, żeby nie strzelać z wolnych. Teraz dośrodkowanie Feluga. Wybijają piłkę z pola karnego gracze
gracz Kalisji, który nie opanował woli stylu końca gry, ale Kalisja też ma prawo czuć się zmęczona. Ostatnio gra systemem środa, sobota, piąty mecz rzędu, w 41 minucie meczu. Foruga, 4 piłki. Jeszcze szuka samej pozycji. Markowski, ta piłka gdzieś ugrzęzła w polu karnym. Ostatecznie jednak nie on bramkę. Podjąć raz, że wyprostowanymi nogami, a zachował Dymkowski, a dwa, że Ferło, gdyby Galicja tego spotkania w komplecie nie dokończył, czerwony kartę Mikołaja Kuka, ale został Marcin Dymkowski, numer 3. Orłowski ładnie teraz zapowiada się tak, Olniczanki i na Feruga. Między obrońców podawał do Orłowskiego. Orłowski jednak ma przed sobą rywali. Teraz przepyka się z jednym z nich. Sędzia pobocznego faulował gracza Kalisji. Oddał w zasadzie piłkę Olniczance. Podanie do Iwanickiego. Iwanicki wpada w pole karne. Mokwa był nieco szybszy. Jeszcze próba strzału. Misztal groźnie ta piłka uderzyła w nogi gracza Polniczanki. Takim niebezpiecznym blokiem zmierzała w kierunku bramki. Ale ostatecznie zapisujemy na swoim koncie 3 punkty. Polniczanka wygrywa 2-0. 2 gole Daniela Feruga. Dziękuję. Szymon Bibik. Proszę Państwa, Polniczanka wygrała 2-0. Daniela Feruga w 23. i 35. minucie spotkania. Rzućmy okiem, jak wygląda sytuacja w Ferugie. 4 minuty doliczone. Grodę Ferugę wciąż prowadzi 2 do 1 z energetykiem do Frygnik, ale najpierw skupmy się na tym, żeby podziękować piłkarzom Polniczanki za 7. 3 punkty z rzędu. Gorące brawa dla Rzutu Biało-Czerwonych, dla trenera Mariusza Pawlaka i dla wszystkich, którzy mają swój wkład w tą ostatnią kapitalną serię naszego zespołu.